zauważyliśmy od pewnego czasu, że te zasięgi, które kiedyś wiemy jakie były, że przy każdym filmie była określona oglądalność, za tą oglądalnością idzie też i pewne wsparcie, szło dotychczas pewne wsparcie z YouTube'a, bo przy okazji tej oglądalności tam są jakieś reklamy jeszcze oglądane przez naszych widzów. Natomiast zostało to bardzo, bardzo mocno przycięte. Ta twórczość jednak wymaga pewnych kosztów związanych z paliwem, z amortyzacją sprzętu i chcieliśmy Was prosić po prostu o wsparcie, o uzupełnienie jakby tego, co kiedyś było z YouTube'a, a teraz już praktycznie coraz mizerniej wygląda, a kto wie, czy nawet, bo na naszym bratnim kanale Wiedza dla Wszystkich to wsparcie już zostało całkowicie zatrzymane. Chcieliśmy Was prosić o nie tylko o udostępnianie i o lajki i o komentarze, ale także o każdą złotówkę, którą możecie na to zamieszczone poniżej konto wpłacić w formie takiej darowizny. Wielka wdzięczność z naszej strony za ten Wasz wkład w to tworzenie, w to promowanie tej nowej informacji, nowej jakości życia, w budowanie tej nowej świadomości. Witam serdecznie. Mówiliśmy sobie o tych klatkach, że jest pewna przestrzeń, która jest jakby poza wyścigiem szczurów. Natomiast jest to nadal pewna przestrzeń koncepcji, może już lżejszego życia, bo jest tutaj w tej przestrzeni łączność już z tą macierzą Matki Ziemi, ale jeszcze nie jest to pełna łączność. Są tam zaciągnięte hamulce u tych ludzi, którzy są w tej przestrzeni. W dużej mierze to część z Was już pewnie tutaj jest, gdzie albo gdzieś jesteście no, przy skokach między tymi krokami. Tak? Tutaj często ci ludzie już mają czas i mają pieniądze, ale nadal nie są zadowoleni z jakości swojego życia. Poszukują, wiążą się z jakimiś koncepcjami, a tu z jakimiś guru, czyli z tak zwanymi prorokami w owczych skórach, fałszywymi prorokami i nie mogą pójść dalej, dopóki nie dokonają tego ostatniego odsiewu, nie odseparują ziarna od plew, nie odrzucą tej koncepcji, tego guru, tego nauczyciela i po prostu nie wyluzują z pragnieniami. Jest przestrzeń wyżej, gdzie człowiek ma wszystko, co potrzebuje, ale to jest jeden warunek. Kocha wszystko i wszystkich, akceptuje wszystko, nawet to, co jest nie do zaakceptowania, szanuje nawet to, co jest nie do uszanowania, jest wdzięczny wszystkim za wszystko, kocha nawet to, co jest nie do pokochania, czyli kocha bezwarunkowo i nie ma żadnych pragnień. Ci mają jeszcze pragnienia, ci mają jeszcze jakieś koncepcje, ci nie mają koncepcji. Tak? Więc ci żyją już tylko zgodnie ze swoją prawdą, tak? Bazując na odczuciach w ciele, a ci jeszcze szukają prawdy gdzieś tam na zewnątrz, w świecie ezoteryki, w świecie jakiegoś guru, jakiejś kart, jakiegoś tarota, jakiś tam run, astrologii czy czegokolwiek. Astrologia, numerologia to są wszystko matriksowe narzędzia, tylko z tego poziomu, tak? Z tego politycy, wiem, że biznesmeni kierują się jakimiś tam numerologiami, astrologiami, tarotem, natomiast to wszystko jest w ramach Matrixa, to jest pewne rozpoznanie gry matrixowej, ale nadal w ramach gry, która tak czy inaczej, gdzie się traci energię, doi z energii. My mamy być tu i po prostu wylogować się też z pragnieniami. Wylogować się z pragnieniami to nie znaczy, że mamy żyć w ubóstwie. Tylko mamy mieć wszystko to, co na dany czas jest potrzebne, żeby żyć w szczęśliwości. Czyli mamy żyć w dostatku. Ale jak już nasz umysł wkręca, że samochód ma być taki, albo tam jeszcze większy, czy nowy, czy kolejny, tak, to już są pragnienia z umysłu i wtedy lądujemy w Matrixie. Tak? Czyli umysł wyprowadza nas na pole minowe. Takie jest jego zadanie. A nasze zadanie to rozpoznać te wkręty, które nam robi i nie wchodzić w to. Iść za głosem serca, za odczuciami w ciele, za tymi szeptami. Umysł wrzeszczy głośno. Podsuwa logiczne argumenty, tak? Na logikę wszystko się pięknie dopina. Na rachunek ekonomiczny wszystko i prawa i lewa strona wszystko się zgadza. Pewny zysk, pewne korzyści, tak?
Więc jak tylko umysł podsunie wam coś, co jest pewne, gwarantowane, to już niech się włączy lampka alarmowa. Jak się nie włączy, pójdziemy za logiką umysłu, okaże się, że po rozpakowaniu to nie jest złoto, tylko gówno po złoto. I że trafiliśmy na takie pole minowe, żeby plątać się z tego pola minowego, to będzie, to może dużo cierpienia kosztować. Mamy być tu i to, co jeszcze zniewala tych w tej trzeciej klatce, powtarzam po raz trzeci, to są koncepcje, tak? Jakieś filozofie, koncepcje alternatywne, ezoteryczne, tak zwane niby duchowe, tak? Natomiast matrixowe tylko z wyższego poziomu, koncepcje i pragnienia. Wyluzować z pragnieniami, wyluzować z koncepcjami, z prorokami, z guru i z innymi, iść za odczuciami w swoim ciele. I teraz tak. Dalej mam... Proszę. To jest takie zaufanie, że jeżeli czujesz, że coś chcesz zrobić, to po prostu skaczesz to, jak gdyby się nie przejmujesz, że mimo iż jesteś na tym planie materialnym, że nie masz się przejmować, że na przykład jest braki pieniędzy po to, żeby żyć i funkcjonować, czy to jest takie zaufanie? Testujcie, to jest takie zaufanie, natomiast żeby umysł nie wkręcił nas w lęk, tak? A poprzez ten lęk w coś, czego nie chcemy, testujcie to na małych rzeczach, na małych kroczkach, na małych decyzjach, nie na takich decyzjach życiowych, tak? Bo docelowo to jest takie puszczenie się, tak? Tak jakby skok w przepaść, tak? Natomiast każdy z was ma swój umysł i on ma określoną moc, jaką mu nadaliście i dla mnie to jest skok w przepaść, ale dla was to, no ja nie chcę za was decydować. Wy musicie te pewne decyzje podjąć sami. Nie chodźcie do nikogo z pytaniem, co macie zrobić, tak? Bo takie pytanie, nawet jak do was ktoś przychodzi, to znaczy, że to są osoby z tych wszystkich trzech klatek. Wy za nikogo nie decydujcie, ale też nikogo nie proście o decyzję, tak? To wy sami podejmujcie. Więc tak, jest, jeszcze raz wrócę, tu do tej kartki. To jest jedyny konspekt, jaki mam, jaki daję od kilku lat. Ta karta dwustronna. Tu, jak ktoś powinien, jest cała fizyka kwantowa, cała mechanika rzeczywistości. Jak przesuwać się w tych klatkach i przejść tu do tego miejsca. Przy czym do tego miejsca, ale to przejście, to są kanały porodowe. Tak? Ta wiedza, ta mechanika nie umożliwia przejścia tutaj, natomiast uwalnia z klatek, nie jest się już brojlerem w klatce, nie jest się już brojlerem w dużej klatce bez ścisku, nie jest się brojlerem w wolnym wybiegu, ale za płotem, tylko jest się już tutaj przy dziurze w płocie, tak? Natomiast z tą mechaniką i z tą koncepcją, z transurfingiem nie da się wyjść też na tą przestrzeń, trzeba i ją odrzucić, tak? Ale żeby dojść tutaj, po ten kanał wodny, żeby wyjść, to ta wiedza jest potrzebna. To jest cała fizyka kwantowa, to jest cała mechanika, jak to wszystko funkcjonuje. Więc tak, jest taka najważniejsza chwila w waszej linii życia, jest linia życia. Tu jest jakaś tam przeszłość, która była i owoce słodkie lub gorzkie, tak? Coś zasialiście, coś zebraliście, coś zasialiście, coś zebraliście. To, co nad osią, to są słodkie owoce, to, co poniżej osi, to są gorzkie owoce. Jesteśmy w tu i teraz, non-stop zbieramy i siejemy. Zawsze jesteśmy siewcami i żeńcami, non-stop. Cały czas siejemy i zbieramy. I teraz tak, jesteśmy w tu i teraz. Przychodzą owoce poprzednich siewów, tak? Jak słodkie, to się cieszymy. Jak gorzkie, przynoszą nam ci tak zwani kaci lub też nieprzyjaciele. Tak? I jak my zareagujemy w tu i teraz na te owoce, które przyszły w teraz. Tak? Jeśli zareagujemy, zakomunikujemy do nich z umysłu, tak? Czyli poprzez emocje wyrazimy swoje niezadowolenie, walkę lub opór i zasilimy to emocjami, żalem, złością, pretensją, nienawiścią, wejdziemy we wstyd, to przeskakujemy na tą linię życia, z tej linii życia, na której jesteśmy, na tą. Gdy poczuliśmy się we wstydzie, zażenowani, to przeskakujemy na tą. Jak
jesteśmy w żalu, to na to nie. Przeskakujemy. Tak? My cały czas, tu w każdej sekundzie, tu i teraz, stoimy przed lustrem, jako świadomość. W tej rzeczywistości holograficznej stoimy przed horyzontem zdarzeń i my każdym naszym uśmiechem i radością przeskakujemy w górę na linię życia, gdzie jest więcej możliwości dostatku, jest lekkość, a każdym smutkiem, żalem, złością, pretensją w tu i teraz przeskakujemy na linię życia, gdzie jest więcej cierpienia, więcej ciężkości, silniejsza grawitacja. Tu jest lżejsza grawitacja, tu większa. Tu jest radość, błogość, tu jest narastające cierpienie. Tu są dostatki, dobrobyty, tutaj są coraz większe, coraz mniejsze okruchy ze stołu pańskiego. Tu jest wszystko, co potrzebujecie, tak? W tej przestrzeni, a tutaj jest wszystko to, czego nie chcecie, co jest cierpieniem. To jest ta macierz, ten matrix, ten wieloświat, to jest jeden wielki bank. To jest bank. Tu jest pod dostatkiem radości, tu jest pod dostatkiem cierpienia. Logujemy się na to subkonto, logujemy się poprzez emocje. Poprzez emocje, poprzez żal, złość, prewencję. I tu macie pod dostatkiem cierpienia, pod dostatkiem utraty godności. Tu macie pod dostatkiem powodów do tego, żeby być w smutku, w żalu, w pretensji, w poczuciu winy, w utracie godności. Tu jest wszystko pod dostatkiem i tu jest wszystko pod dostatkiem. Tu jest wszystko pod dostatkiem tego, czego nie chcecie. Tu jest wszystko pod dostatkiem tego, co chcecie. I teraz jak się zalogujecie? Tu się logujecie poprzez umysł i emocje. Tu się logujecie poprzez serce i poprzez uczucia. Co wybieracie? Zostaliście zaprogramowani, tutaj są przykłady programowań, żebyście kierowali się w życiu umysłem, logiką, tak? Statystyką, rachunkiem prawdopodobieństwa, pewnymi jakimiś zasadami matrixowymi zostaliście. Wasze umysły zostały zaprogramowane. Teraz pytanie, czy wykonacie tą drogę przejścia z umysłu i mózgu i z programów do przestrzeni serca, do odczuwania i kierowanie się w rzeczywistości odczuwania. Wszystko jest w zasięgu waszej ręki i okruchy ze stołu pańskiego, czego już pewnie doświadczaliście w życiu, i pełen stół pański, gdzie jest dostatek wszystkiego, co jest. W każdej chwili dokonujecie przeskoku, to się nazywa przeskok indukowany, tak? I na przykładzie pewnego zjawiska fizycznego, wam to za chwilę pokażę, to są wasze linie życia tutaj. My non-stop je zmieniamy. Każdym uśmiechem czy smutkiem zmieniamy. Teraz przechodzimy do modelu atomu Bohra, gdzie zobaczcie, według Bohra, załóżmy, że to tak jest graficznie, tu jest jądro atomu albo matka Ziemia, na której jesteśmy i z której to minerałów są zbudowane nasze ciała. Ona ma określona jest częstotliwość, tak? Tak, częstotliwość tego jądra albo matki Ziemi, rezonans Schumana, wzrasta. My jesteśmy jak te elektrony na powłokach elektronowych. Powłoka elektronowa to jest wasza linia życia dotychczasowa. Możecie na powłoce elektronowej przeskoczyć wyżej, czyli się znieść, albo się zdegradować, czyli z góry przeskoczyć na dół. I jest takie zjawisko, które polega na tym, że elektron, który zyskuje energię, zyskuje światło, tak, on znika z tej powłoki. To jest teleportacja. On nie pokonuje tej odległości, tej drogi, tej przestrzeni między powłokami, tylko on tu znika, a tu się pojawia. Gdy zyskuje światło. A co to jest światło? To jest świadomość. W waszym przypadku to jest świadomość, tak? Świadomość. I to są... A za świadomością idą uczucia. Komunikowanie się poprzez uczucia. Znikacie z tej powłoki, gdzie jest większa grawitacja, większe ciśnienie, większe opory, więcej cierpienia, więcej trudu jest na tej powłoce. Tak? Na tej powłoce. Przeskakujecie w powłokę, gdzie jest lekkość, czyli mniej cierpienia, mniej grawitacji, mniej oporów, mniej trudów. I tych powłok elektronowych macie nieskończoną ilość. Natomiast, że przeskakiwanie między powłokami jest poprzez uczucia, utrzymywanie tego stanu w sobie, choćby nie wiadomo co działo się na zewnątrz. Uczucia budują, tak, a emocje degradują.
No, czyli tak, człowiek, który jest tu i teraz, jak zamienia się z takiego na taki, w głowie stan wchodzi, chociaż nieważne, co się dzieje na zewnątrz. Wali się świat na zewnątrz. Nieważne, choćby świat walił się na waszych oczach. Oczy należą do umysłu. A umysł jest zawirusowany. Choćby świat walił się na waszych oczach, niechaj wasze serce będzie w nieporuszeniu, w błędzie błogości, w radości, we wdzięczności, w akceptacji. I nic złego wam się nie stanie. Jesteście w swojej przestrzeni bezpiecznej i w prowadzeniu i w opiece. Choćby się waliło i w momencie, gdy się politujecie, litość, jaka to częstotliwość, niska, tak? Od razu przeskakujemy w dół, tak? Natomiast wy możecie no, być i nie być, tak? Być w tej przestrzeni, albo nie być w tej, tylko być w tej. Wszystkie te linie życia, wszystkie te powłoki elektronowe, czyli wasze linie życia, są dla was dostępne. To jest ogólnie znana jakby, no, mechanika, jak się elektrony zachowują, tylko nie ma tego powiązania z emocjami i z uczuciami. Tak? I w drugą stronę, jesteśmy w dobrym, błogim stanie, ale wkręcamy się w jakąś koncepcję. Gdzieś tam ktoś rzucił na Facebooku zbiórkę pieniędzy i dał dużo zdjęć z chorymi dziećmi. I wy możecie dać te pieniądze, ale w momencie, gdy wy je dacie z litości, ze smutkiem, z żalem, to skaczemy w dół. Jak dacie je na luzie, w ciszy, w spokoju, po prostu bez emocji, tylko w błogim stanie jest wszystko w porządku. Utrzymujecie swoją powłokę elektronową. Takich pokus jest bardzo dużo poprzez medium, czy w ogóle, że ktoś was zaczepi, zacznie biadolić, jaki to nieszczęśliwy. Jeśli udzielimy mu swojej litości, od razu wracamy do Matrixa i do tej przestrzeni, która nam nie służy. Więc to działa w dwie strony, to przeskakiwanie, te elektrony mogą, gdy tracą światło, gdy tracą świadomość, gdy tracą energię, a robią to wtedy, gdy tracą uważność, tak? Gdy zasypiają na jawie. I większość ludzi tam na zewnątrz, a praktycznie wszyscy w tych trzech klatkach śpią na jawie. Mają otwarte oczy, bardziej jak roboty, bo w ciałach realizuje się umysł, albo jeszcze ten mózg gadzi, w ogóle zewnętrzny chip, który mówi o tym, że trzeba o wszystko walczyć, albo uciekać, jak jest coś mocniejszego, większego, tak? Albo błagać u zewnętrznego Boga. Tak? Wszystkie trzy, w momencie, gdy ten pół trzeci, że jest jakaś istota, wyższa istota duchowa na zewnątrz, jak się już to odrzuci i się sami utożsamimy z tą istotą duchową, już o nic nie trzeba walczyć i przed niczym uciekać, bo wtedy wszystko służy. Tak? Więc nie zasypiać, więc wręcz wybudzić się. Wybudzić się i inaczej się komunikować z tym, co jest. To, co jest, pole i cząstki elementarne w polu, one są zawsze w stanie gotowości. To, co jest, jest takie, jakie jest. Dopóki Pan tego hologramu, a każdy z was jest Panem, władcą swojego hologramu, dopóki nie wyda komendy. I teraz jaką komendę wyda? Jak wyda komendę z umysłu, że mi to zagraża, to cząstki elementarne mówią, tak jest mój Panie, już robimy wszystko w Twoim życiu, żeby Tobie wszystko zagrażało, a w związku z tym będziesz cierpiał. Ale jeśli by równie dobrze wydać inną komendę, wszystko mnie wspiera, wszystko mi służy, wszystko służy mojemu rozwojowi, wszystko pracuje po to, żeby było mi lepiej, lżej i cudowniej w życiu, cząstki elementarne w polu, one nie mają innego wyjścia. Muszą uchylić się i służyć wam i wspierać was zgodnie z komendą, którą wydacie. Teraz skąd wydacie komendę? Czy z umysłu, tak został zaprogramowany, żebyśmy poruszali się jak słonie w składzie porcelany i kaleczyli wszystko wokół siebie i siebie, czy wypuścimy z serca, tak? Więc, no, model Bora jest ziemia, której częstotliwość wzrasta. Za chwilę to jest tak, że ludzie jako świadomości w ciałach z minerałów Matki Ziemi, gdy ona podnosi częstotliwość, te ciała nie będą mogły egzystować na Ziemi o wyższej częstotliwości. One będą się, no jakby będą wracały do niej te ciała, a te istoty duchowe będą musiały, gdy nie podniosą świadomości, po
po byciu wyrzuconym z ciał, tak, bo to ciało odejdzie, z powodu chorób najczęściej, jeśli nie wzrasta świadomość, nie przyjmuje światła to ciało z tą świadomością, ta świadomość będzie doświadczała gdzieś na podobnych częstotliwościach, ale już nie tutaj, nie na Ziemi, nie w tych przestrzeniach. Jakby to, co się dzieje, to jest pewien egzamin dla nas. To jest, mieliście ostatnio kilkadziesiąt lat nauki, studiów, a teraz przyszedł czas egzaminu. Czy to matura, czy egzamin końcowy na studiach. I teraz pytanie, czy go zdacie? To jeszcze chwilę potrwa, ale już za chwilę będzie inny świat dla tych, których ciała przetrwały. Wiecie, że się różne rzeczy dzieją z ciałami osób, które się nie transformowały. Taka jest natura tej rzeczy. Tak? Częstotliwość wzrasta, jeszcze troszeczkę będzie wzrastało, a ufam, że znacie ten egzamin. Więc tak wygląda ta mechanika od strony atomu i elektronów, gdzie to wy jesteście elektronami na swoich powłokach, a te powłoki to są wasze linie, bieżące linie życia. Zawsze możecie spaść na niższą linię, ale to szybko będzie tutaj zamiatanie, że tak powiem, i powrót do Matki Ziemi, tak? Ale możecie zawsze się znieść i koegzystować z nią w rajskim ogrodzie, tak? I korzystać ze stołu pańskiego, czyli ze wszystkiego, co jest, bo to wszystko jest w zasięgu naszego doświadczenia, tylko mamy inaczej się komunikować. To wszystko, co widzimy, czy to ludzi, czy zwierzęta, czy minerały, czy wszystkie zdarzenia, to są wszystko, ci ludzie, to są nasze emanacje, te zdarzenia to są nasze własne kreacje. I z niczym nie walczmy, ani też przed niczym się nie opierajmy. Chodzi o to, że czy walczymy, czy uciekamy, to jest świat dualny. Świat związany też z umysłem gadzim, świat tego Matrixa, który my w ten sposób walcząc albo uciekając zasilamy. Jest zgodnie z trzecią zasadą dynamiki. Jeśli jedno ciało oddziaływuje na drugie ciało, to drugie na pierwsze z taką samą siłą co do wartości, ale o przeciwnym zwrocie. To ciało atakujące zasila opierające, a opierające zasila atakujące. I cały czas na zewnątrz, czy ktoś walczy, atakuje, czy ktoś się broni, zawsze ucieka energia na zewnątrz. Wy miejcie energię w sobie, żeby wam służyła, więc nie wchodźcie w żadne układy kata ani ofiary walczącego o cokolwiek. Zdejmijcie wagę z czegokolwiek. Nie walczcie o nic. Wyluzować ze wszystkim. Wyluzować. W momencie, gdy coś puścimy, nie tracimy energii. Nie tracąc energii poprawiamy swój stan w kierunku stanu błogiego. W błogim stanie zawsze jesteśmy w tych przestrzeniach. Tak? Utrzymujcie swój błogi stan. Dla was ważniejsza rzecz to nie to, co umysł podpowiada, że będzie dla was dobre, a nie wiem, co wam podsunie, każdemu coś innego. Dla was najważniejsze to utrzymywać równowagę i harmonię w sobie. Utrzymywać stan błogi. Bo utrzymując ten błogi stan, dalej na tej linii, na tych liniach są tylko błogie stany i dostatek wszystkiego. To są linie życia nielogiczne dla naszego umysłu i dla umysłów ludzi, którzy będą was otaczali, będą chcieli was ściągnąć jednak tutaj, w tą przestrzeń. Są dwie przestrzenie. Jest przestrzeń stołu pańskiego i przestrzeń tak zwanego nocnika. Miejcie więc na uwadze ludzi, którzy dzielą się z wami pewnymi informacjami, będą opowiadali o przeszłości, o jakichś traumach, o jakichś chorobach. To są ludzie, którzy siedzą w nocniku, karmią się nocnikiem, ja tak obrazowo już teraz mówię, i chcą, żebyście wy też zeszli i też żebyście tutaj jedli. Tu jest stół pański, tu jest nocnik. Tak? Do nocnika idziemy poprzez umysł i emocje, do stołu pańskiego poprzez uczucia i serca. Tak? Są różne systemy uzdrawiające, systemy ezoteryczne, systemy matrixowe, które mają nas wyprowadzić tu, ale mówią, że coś trzeba załatwić z przeszłością. Że coś z przeszłością, że coś trzeba uzdrowić. Że coś trzeba odpiąć, dobić, zapiąć, przepiąć, wyczyścić, posprzątać, powyciągać. Tak?
czyli działać z przeszłością. Wyjmowanie każdej rzeczy z przeszłości, tak? Rozdrapywanie każdej rany, to jest znów wracanie do nocnika, delektowanie, jeśli jest tam czym się delektować, delektowanie się zawartością nocnika. Chcecie? Proszę bardzo, to nie jest tędy droga. To jest to samo co z przeszłości, ale to samo co z poprzednich wcieleń? Tak. Te wszystkie ustawienia, przestawienia, dostawienia, przemeblowania i inne tam takie rzeczy, to jest wszystko w ramach matriksa i kombinacji matriksowych na wyższym poziomie, żeby posprzątywać ludzi. Jest tylko tu i teraz. Nie wychodźcie w przeszłość, nie róbcie nic z przeszłością, tylko utrzymajcie błogi sam stan tu i teraz. Jest tak, karma działa tylko w ramach matriksa. Tu jest karma, tu nie ma karmy. Tu jest karma, tu nie ma karmy. Wszystko co było, nawet jeśli niewłaściwie poczyniliście, na tych liniach życia, tu już owoców tej karmy nie będzie. To się wszystko rozpuści. Nie trzeba czyścić, sprzątać, odpinać, dopinać, przepinać, ustawiać i przestawić. Nic nie trzeba przepracować. Tylko uświadomcie sobie i wracajcie do światła. Światło jest najlepszym lekiem. Światło. Tak? Lekarstwem na wszystko. Na każdą chorobę, na niesharmonizowane finanse, na niesharmonizowane związki, na brak samorealizacji. Jest tylko dzisiaj już nie ma na to czasu, że tak powiem, jeśli w ogóle to jest coś takiego jak czas, żeby coś ustawiać, przestawiać, odpinać, dopinać, czyścić, sprzątać. Tylko wracać do światła, tak? Czyli świadomość i utrzymywanie ciszy w sobie. Więc robimy tak. Jeszcze troszeczkę z tymi emocjami. Ta informacja jest, to jest wiedza. Jest wam przekazywana, tak? Jest tego dużo w internecie, przy czym ja też w jakiś sposób ewoluuję. Filmiki sprzed 2 lat już są mniej aktualne niż te sprzed kilku miesięcy, tak? Chociaż to, co teraz jest nagrywane, to może będzie puszczone za 2-3 miesiące. I mamy wiedzę. I żeby ta jakość życia się zmieniła, sama wiedza jest pusta, jest działanie, tak? To wszystkie te zdarzenia, które się pojawią, bo wy stąd wyjdziecie, wrócicie do swoich domów, do programu, tak? Do programu rodzina, do programu praca, do programu żona, do programu mąż, do programu dziecko, do programu wnuczek, do programu pracownik w stosunku do pracodawcy, wrócicie do programów. I teraz jak wy będziecie się komunikować z tymi ludźmi, którzy realizują te programy w stosunku do was? Dotychczas, jeśli oni wkręcali was w poczucie winy, mieliście lęk, żal, złość, pretensje, nienawiść, to tylko wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność. Albo odmiany wdzięczności, jak akceptacja i uszanowanie, bezwarunkowa miłość. To jest wszystko jedno. Tak? I dopiero wtedy, gdy będziecie się inaczej komunikować, z jednej strony bez emocji postawić granice, że wiesz, czujesz, że tobie to nie służy, ty tak nie chcesz, ale bez emocji komunikować, tak? Tak? Zatrzymali mnie panowie policjanci, tacy po prawie 2 metry, po 100-kilkadziesiąt kilogramów. Wagi się nie pytają o jakąś tam maseczkę, nie? No ja nie chodzę w maseczkach, więc mówię, że... Więc gdybym wszedł w lęk i w strach, to oni musieliby włączyć funkcjonariuszy, policjanta, tak? A jak ja z uśmiechem ich przywitałem, no witam was chłopaki, no to nie mogę włączyć funkcjonariusza. Robicie to, co robicie, najlepiej jak potraficie. Takie szkolonko zrobiłem, że dobrze by było, bo że to, co teraz jest, co mi się wydaje dziwne, że to się wkrótce odmieni, że to się niedługo skończy, bo minie jak wszystko mija. Wszystko mija i to przeminie. Teraz pytanie, gdzie oni będą, tak? Tej sytuacji, bo jeśli dziś będą katami dla tych ludzi, później ci ludzie mogą być katami dla nich, nie? Więc powiedziałem, żeby nie szerzyli strachu u ludzi, tak? Ja to mówię z uśmiechem do nich i w uczuciach, a nie w emocjach, tak? No i życzyliśmy sobie miłego weekendu i rozeszliśmy się, ja nadal bez maseczki, tak? Więc my mamy się komunikować.
Ogólnie z wielu tarapatów wyszedłem, jeśli nie wszedłem w strach, bo to te tarapaty, tak zwane, to nie były żadne tarapaty, to są testy dla naszego życia. Czy nadal zasługujesz na tą linię życia, czy wejdziesz w strach i przeskoczysz na tą powłokę elektronową, ale testy przychodzą w momencie, gdy mamy iść o poziom wyżej. Tak? Dany kwiecień jest nadzwyczajnym czasem testów, które to, no, można powiedzieć, że zdaje, więc nie wiem, co będzie dalej, tak? Ale ufam, że jeszcze ciekawsza linia życia, bo mam jakby dużą kulminację testów, tak? Dużo pewnych komunikacji potrzebowałem poprzez postawienie granicy, ale w taki sposób, żeby to było z uczuciami i w taki sposób, żeby nie zniszczyć tej drugiej strony, żeby nie zbić jej w dół, bo wtedy wiem, że sam bym, to, komunikując komuś z nienawiścią, to sam siebie degraduje, więc ja potrzebowałem tak zakomunikować, żeby było zawsze win, win, win. Ja tym chłopcom po 2 metry życzyłem miłego weekendu, tak? Gratulowałem im i odwagi, i dzielności, i tej funkcji, którą spełniają. Dopiero gdy będziemy grali win, 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 wychodzimy poza Matrix. Gdy my wygrywamy, a ktoś przegrywa, to jesteśmy w Matrixie. Na innym położeniu, ale nadal w Matrixie, w systemie, który tak czy inaczej inaczej doi. Więc komunikujmy się, czy to z tym drugim człowiekiem, a w szczególności z tym tak zwanym katem. Tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. Pokochajmy go i zwróćcie uwagę na tego człowieka, który wyjdziecie, a on przyniesie wam cierpienie, cierpienie dla, według waszego umysłu, to jest cierpienie oczywiście. Przypomnijcie sobie, że to jest dla was kartkówka, tak? Bo teraz dostajecie pewną częstotliwość drgania na tym spotkaniu. Pewną informację dostajecie i teraz pytanie, bo przyjdzie kartkówka w najbliższych dniach albo godzinach. Przyjdzie poprzez człowieka, który mógłby być waszym niby nieprzyjacielem, ale on jest dla was największym nauczycielem. Ja nie wiem, kto dla was to będzie, ten człowiek. Przyniesie wam test. Czy wy zdacie ten test i przeskoczycie tu? Czy go nie zdacie i przeskoczycie tu? Więc to jest cała alchemia. Alchemia zamiany poprzez swoje wnętrze i poprzez pracę we wnętrzu, z pracą we wnętrzu, zamiany ołowiu, tego co jest ciężkie, w to co jest lekkie. Tak? To jest tutaj taka nasza praca. I teraz tak. Już wam troszeczkę mówiłem, a teraz na obrazie przedstawię. Jesteśmy istotami duchowymi, gdzie nasza dusza, duch jest ta wyższa jaźń, to jest jedno po prostu i my tym jednym jesteśmy. Wydzieliliśmy część siebie, ubraliśmy się w minerały, z minerałów Matki Ziemi zostało zbudowane nasze ciało, które jest to domem i świątynią dla tej wyższej jaźni. Do tego ciała został dołączony umysł i smaki różne, zmysły, smaki, tak, żeby delektować się tym, co jest i to, co jest, powinno być takim rajskim ogrodem i smaki wszystkie powinny być piękne. Do tego umysłu został dołączony chip o nazwie gadzi umysł, że wszystko ci zagraża, wszystkiego trzeba się bać. I albo z tym walczyć, albo spieprzać, a jak już trwoga, to do egregorycznego, zewnętrznego Boga. I czyli jesteśmy w tych ciałach, to światło, które przepływa między wyższą świadomością a Matką Ziemią, załóżmy, że to jest snop światła, tak jak pod tą lampą, tak? I to cały czas tu jest. Każdy z was to światło ma. Natomiast każde szczepienie, każdy chrzest, każde obrzezanie, każda pierwsza komunia i tak dalej, i wchodzenie w jakieś koncepcje i realizowanie ich, każda emocja oddala nas od światła. Ono jest, nadal cały czas czeka, żeby nam służyć, żeby się nami opiekować, żeby nas wspierać, żeby nasze życie było w dostatku. My mamy tu wrócić. Wrócić do połączenia między naszą wyższą jaźnią a Matką Ziemią. Uznać tą że to w ogóle jest. Wiele osób w tych
tych niższych klatkach, to w ogóle Ziemię Matkę eksploatuje, zaśmieca, wykorzystuje, tak? Nie wie coś takiego, że jest coś takiego jak dusza, duch, wyższa jaźń. Tak? No, potrzebna jest pewna wiedza i potrzeba nam wrócić do tego. Tak? Taki powinien być nasz cel. Każdy z nas jakby sam wybiera, ale we wnętrzu i w sercu każdego z nas jest chęć powrotu do światła. I my mamy sobie, ja tak delikatnie mówię o tej jedności i o tym połączeniu poprzez tą jednorodną teorię pola, że jesteśmy wszystkim, wszystko jest nami, ja i wszystko jednym jestem, więc mam do wyboru. Mogę siebie kochać, albo mogę siebie nienawidzić. Zawsze, gdy kochamy, należy kochać siebie w sobie i siebie we wszystkich swoich emanacjach. I te swoje emanacje, nawet jak teraz, dzisiaj, na tej linii życia nam odgrywają rolę kata, to jak my utrzymamy stan kochania, akceptacji, szacunku i wdzięczności, przeniesiemy się na tą linię życia, to ci ludzie albo się zmienią, albo znikną z waszego hologramu. Zawsze są te dwa wyjścia. Albo też się wzniosą, albo znikną z waszego hologramu. Tak? I wam najbardziej powinno zależeć na sobie. Nie uszczęśliwiajcie nikogo na zewnątrz. Każde uszczęśliwianie kogoś na zewnątrz to jest składanie ofiary ze swojego życia. Jeśli coś na zewnątrz jest ważniejsze od was, to jest błąd. Tylko wy jesteście jedyni prawdziwi. Wszystko to, co na zewnątrz, to jest holograficzna rzeczywistość. To jest iluzja, ułuda, inaczej majek. Jeśli przywiązujemy wagę, że coś na zewnątrz w Maji, w iluzji jest ważniejsze od nas, błąd. Przeskakujemy na coraz to niższe powłoki. Nie składajcie ofiary ze swojego życia. Czy to w stosunku do... Chodzi o to, żeby mieć zdrowy stosunek do wszystkiego. Czy to w stosunku... Nie składajcie ofiary ze swojego życia. Czy to w stosunku do swoich rodziców. Czy to w stosunku do swoich współmałżonków, partnerów. Czy to w stosunku do swoich dzieci. Jeśli będziecie bardziej ich przedkładać, że oni są najważniejsi, a nie wy, to przeskakujecie na coraz to trudniejsze linie życia. Wy jesteście najważniejsi. Jak wy będziecie kwitnąć, wszystko będzie kwitnąć. Jak wy będziecie chcieli, żeby na zewnątrz kwitło kosztem siebie, kosztem swojej zmielizny, to nic nie będzie kwitło, nic nie da wam radości długotrwałej. Więc alchemia, taka jest ta mechanika tej alchemii. Jest ona alchemia jest związana z uczuciami, z emocjami i jest to praca, którą wykonujemy w sobie. Jest to zamiana ołowiu w złoto. Ołów to żal, złość, pretensje, wszystko to, co ciężkie, co nas ściąga jeszcze bardziej w dół, do bagna czy do nocnika, tak? Na coraz to niższe pokłady nocnika, to jest ołów. Jak chcecie, proszę bardzo, bo to jest w zakresie waszych wyborów i doświadczeń, ale te owoce też są wasze. Owoce mają być pachnące, a z ogrodu rajskiego, a nie z nocnika. To tyle odnośnie alchemii. Teraz tak, wracamy jeszcze do tego światła. Więc mamy być w świadomości jedności wszystkiego ze wszystkim. Gdy jesteśmy w tej świadomości i tak się komunikujemy, jak sami byśmy chcieli być traktowani, tak? Doświadczamy tego przepływu, tego światła, które nas karmi, poi, służy, wspiera, chroni. Wszystko, co jest potrzeba danemu człowiekowi, on nie musi się o nic martwić, o nic walczyć, zabiegać, bo są wszystko matriksowe pojęcia, o nic walczyć, tak? Martwić, czynić martwym, tak? Walczyć, no to jest trzecia zasada dynamiki, opierać się, uciekać. Nie, to jest wszystko niepotrzebne. Wy po prostu macie tylko być. Tu i teraz być w błogim stanie. A wszystko to, co matriksowe i karmiczne, dla istoty w świetle go nie dotyczy. Zawsze macie prawo wyjść ze światła, tak? I zasmakować cierpienia, jeśli wejdziecie w emocje. Jeśli wejdziecie w walkę, w żal, złość, pretensje, jeśli przywiążecie do czegokolwiek wagę, że coś jest ważne. Nic nie jest na tyle ważne, aby nie mogło być nieważne. Nic nie jest na tyle ważne, aby nie mogło być nieważne. I tylko umysł będzie robił wszystko, żeby wszystko na zewnątrz było ważne, a nie wy. Nic nie jest na tyle ważne.
Zawsze możecie zdjąć wagę. Ale zdjąć wagę, jak będziemy poprzez umysł, nie da się zdjąć wagi. Trzeba wyjść z umysłu. I wtedy nic nie jest ważne. I to, co wydawało się, że jest ważne, żeby przeżyć, przetrwać, spłacić ratę, nakarmić, nawet zapewnić lodówkę, tak? Nagle to się jakoś samo podzieje. Ja nie wiem jak w waszym życiu, ale to się samo dzieje. Życie w świetle to jesteśmy w prowadzeniu. W jakim prowadzeniu? Poczujcie się, jak to było kiedyś, gdzie z jednej strony ojciec trzymał was za rękę, macie 3, 4, 5, 6 lat, a z drugiej strony mama. I idą razem z wami. I jak się czujecie? Czy czujecie się nieszczęśliwi, czy w błogim stanie? Bezpieczni, zaufaniu, że idziecie dobrą drogą. Jak zawieje wiatr, czy zacznie padać deszcz, zakryją was, otulą, szepną miłe słowo, tak? Chodzi o to, żeby być w prowadzeniu między ojcem i matką. To jesteście też wy sami, także między swoim, samym sobą. Żeby być w łączności ze swoimi częściami, wyższą świadomością i z Matką Ziemią, między matką a ojcem, żeby być jak dziecko, tak? A bo dorosły człowiek to już jest często, to już jest umysł, czyli on się separuje i widzi wszystko odseparowane. My mamy być w łączności z matką i dzieckiem. Przypomnijcie sobie, jak byliście dziećmi, jak to jest być prowadzonym przez mamę i przez tatę. Uzyskujemy błogi stan. W błogim stanie jesteśmy w prowadzeniu, jesteśmy w przepływie i wszystkie zasoby, które przychodzą, które są potrzebne, przychodzą same. Jak jesteśmy w tej jedności i jesteśmy w prowadzeniu, wystarczy i wtedy trzeba utrzymać stan zaufania do prowadzenia. Zaufania do prowadzenia. Umysł będzie wam mówił, że to tak nie może być, że to jest niemożliwe, że to jest nielogiczne, że to jest głupota, że wszyscy sąsiedzi się śmieją. Pytanie, czy posłuchacie umysłu? Jak jesteśmy w zaufaniu do prowadzenia, zawsze nawet nie będzie opcji, żeby spadać na cztery łapy, ale w razie czego to spadacie na cztery łapy. Tak? Zawsze. Nic się złego nie stanie. Tak? Chociażbyście już się potykali, bo w coś umysł wkręcił, to zawsze się, tak jak kot, się wywija i spada na cztery łapy. Tak? Nic złego się nie stanie, jeśli ten stan prawidłowo utrzymacie. Czyli zaufanie do prowadzenia. Zawsze i przekonanie, zawsze jest dobrze, wszystko mi służy, wszystko mi sprzyja, cokolwiek się dzieje, nawet to, co umysł by ocenił, że to jest złe, bo coś tam się stało, że jakiś tam ktoś mandat dostał, albo jak bym dostał mandat. Mogę powiedzieć, że to jest złe, tak? I cząstki elementarne mówią, tak jest, mój panie, jest złe, to jest złe, to i aha, i czujesz się źle i rozgoryczony, czyli my ci namnożymy jeszcze więcej tego twojego zamówienia, tak? Tego komunikatu. Będziesz miał, cząstki elementarne zawsze dostarczają w dostatku tego, co my zamawiamy. Zamawiajmy to, co chcemy, a nie to, czego nie chcemy. Więc komunikujmy to, co chcemy, no, że jest tak jest, wszystko mi sprzyja. Nawet ten, ja nie dostałem mandatu, bo tam Chris chyba dostał. To też jest jakaś lekcja, tak? Ale to też jest owoc, jakiś owoc wcześniejszego, nieharmonijnego zachowania. I teraz można się zesmucić na ten mandat, albo można się ucieszyć na ten mandat. Jeśli ucieszymy się z tego mandatu, mamy do dyspozycji tą przestrzeń. Jeśli zasmucimy się z mandatu, to mamy do dyspozycji nocnik i coraz głębsze pokłady tego nocnika. Teraz jak zapłacimy za ten mandat? I tu fajnie można się jeszcze wywinąć z tego mandatu, on już jest, tak? Zapłacić go z lekkością i z radością. Sobie zapłacić za ten mandat, tak? I z lekkością i z radością. I znów się tutaj przeskakuje, a można z żalem i ze złością dla tego jakiegoś tam strażnika, który wstawił ten mandat, tak? Cały czas zawsze mamy dwie drogi, w górę albo w dół. Do góry albo do nocnika. Zawsze jest dobrze. Wszystko nam służy, wszystko nam sprzyja. Więc jakby są dwa stany. Stany ludzi w klatkach, to oni żyją w umyśle i często też w ego, mając wykształcone umysły, mam takich kolegów, nie da się z nimi rozmawiać. Wszystkie rozumy pojedli,
To są często monologi. Tak? Owoce zgniłe. Owoce zgniłe. Mistrz medycyny chińskiej i wszystkie choroby na kinowotwory, tak? Wiedza przeogromna. A co, a owoce są jakie? Patrzcie na owoce. Jakie są owoce życia? Więc tak, wygenerowanie niezadowolenia, bo życie w emocjach. O, ten taki, ten siaki, ten owaki, czyli cały czas ocena, ocena i emocje, krytyka, złości, żale, pretensje. Więc tak, jest życie poza światłem i życie w świetle. Teraz już bardziej przechodzę do tej fizyki światła, bo fizyka światła, stan światła to jest moment przejścia przez ten kanał lodny. Światło, tu tylko poprzez świetle się przechodzi. I dlatego tak, tak istotna rola drogowskazu, do którego ja jakby doprowadzam ludzi i przygotowuję ścieżkę, to jest rola tej beatki Socha, która ona już nie mówi o tej całej mechanice, o której ja tutaj mówię, tak? Bo to jest to pewna koncepcja, którą w tym momencie przy wejściu w światło już trzeba ją odrzucić jako jedną z koncepcji, tak? Tutaj się przechodzi poprzez stanie się światłem, strumieniem światła, tak? Tej jedności. Jak w życiu potem, jak już osiągniemy ten stan takiej ciszy wewnętrznej, nic się nie wkręcamy, do czego nie przywiązujemy wagi, nie mamy żalu, złości, żadnych emocji nie mamy, bo wiemy, że one nam nie służą, ale mamy uczucia, tak? Bo wiemy, że one nam służą. I emanujemy tymi uczuciami, tym stanem bycia w świetle, emanujemy. To znaczy najpierw inaczej, korzystamy z tego życia w ten sposób, że jeśli wdychamy, to sobie wczuwamy i wyobrażamy sobie, wyobrażanie jest troszeczkę świat wyobrażeniowy, ale tak jakbyśmy światło wdychali, tak? Te fotony światło. I cały czas utrzymujemy się na tych wyższych powłokach elektronowych albo na tych wysokich liniach życia. Wdychamy. Jeśli jemy, to nawet trucizna nie otruje. Tak? Przykład Wima Hofa, przykład, że tam arszenik czy coś jadł i przeżył, przykład Osho, tak długo był truty, przykład Rasputina, strzelali, topili, w końcu go tam gdzieś troszeczkę dopadli, ale jak długo ciało, że można być niewrażliwym na pewne toksyczne czynniki zewnętrzne. Dlatego nie bójcie się też żadnych tam szczepionek, bo bojąc się szczepionki, to dopiero ona wtedy raz, że dopadnie, i może być jakaś tam toksyczna czy śmiertelna. Nie bójcie się żadnego wirusa, bo on jest i nie jest. Wirus jest, dla ludzi w tych przestrzeniach on jest. Dla ludzi tutaj, w tych stanach nie ma wirusa. Dla ludzi w tej przestrzeni, gdzie oni się po lekko go boją, to nie jest jako choroba. Jak się go bardzo boją, to jest jako choroba z powikłaniami. Jak się go bardzo, bardzo boją krawczyk i się na potęgę szczepią, no to jest to choroba śmiertelna. Dla ludzi w błogim stanie ta informacja w ich hologramie, wirus jest informacją, jest nieaktywna. Nieaktywna. Aktywuje się strachem, deaktywuje się śmiechem. Możecie się szybko wyleczyć poprzez radość wewnętrzną, błogi stan, śmiech. I odbudować energetykę, wróci do światła, nie ma. On znika, on jest w gotowości, w polu każdego, kto został poinformowany, że jest. Okazuje się, że pigmeje jakieś tam w Afryce nie mają telewizorów i nie wiedzą, czy jest, więc nie chorują. To jest kwestia tylko informacji, przyjęcia informacji, że uwaga została zwrócona, tak? Dlatego tak ważne jest, żeby trochę młotkiem potraktować telewizor i już pewien czynnik taki niebezpieczny wyeliminować ze swojej rzeczywistości, więc wdychać światło, jeść światło, pić światło, mówić światło. Słowa mają moc. To są też formy naszych komunikatów z hologramem, z lustrem, z otoczeniem. To jest nasza komunikacja i po prostu jakich tych słów będziecie używać, szczególnie w czasie teraźniejszym. W czasie teraźniejszym. Nie mówmy, że masakra, że tragedia, tylko same takie pozytywne rzeczy. Nie używajmy tych słów na K i H, chociaż ten Prometej jest wolony, on tam to te na K jako pewne akcenty, to są też mogą być słowa mocy, ale większość ludzi to słowo na K wykorzystuje dla swojej degradacji.
bo tylko jak się świadomie użyje to słowo, teraz w najbliższym czasie w Gabrieli będzie jego wykład o tych słowach mocy, jak się świadomie używa tych słów, to to wszystko buduje, tak? Nawet te na K, tak? Powróć jeszcze raz, czyli Prometej Wyzwolony, Bartłomiej Góralski. Na YouTubie obejrzyjcie to sobie. Kolejny nasz sprzymierzeniec, bo pojawił się Chris, Beatka Socha, Elżbieta Nowalska, teraz Prometej wyłącza i coraz więcej to energia rośnie coraz bardziej, to oddziaływanie. Także ja nie mam wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądała Ziemia, nasza wspólna, nasz wspólny dom za chwilę. Tylko po prostu wytrwajcie w ciszy, bez emocji, tylko w uczuciach, wytrwajcie. Jeszcze troszeczkę to potrwa, ale to już będzie słabło. Bo kolejne osoby uświadamiają sobie i nie zasilają już, więc tamta strona musi słabnąć, jak nie będzie zasilana, tak? Tylko cisza, cisza, jeszcze raz cisza. Mówić światem, więc te słowa mają moc. Nie mówcie czegoś, czego nie chcecie, tak? Nie mówcie o swoich niezadowoleniach po prostu. W ogóle nie kierujcie na to myśli. Kierujcie myśli i uwagę na to, co chcecie, a nie na to, czego nie chcecie. Kąpać się w świetle, czyli jak idziemy pod prysznic, to widzimy, że to fotony światła. Każdy foton światła to jest drobinka świadomości, drobinka uważności, drobinka uczucia jakiejś wdzięczności, jakiejś akceptacji, że to my się tym karmimy, oczyszczamy, obrywamy. Czy to kąpiel, czy mówienie, czy picie, czy jedzenie, wdychanie, lśnienie światłem po prostu. Przyjdzie taki stan, że gdziekolwiek wejdziecie, nawet jak nie będziecie mówić, to będą się ludzie wokół was dobrze czuć. Dobrze czuć, tak? I będą chcieli się z wami zadawać, będą chcieli przebywać wokół was, będą chcieli was dotykać. Czy robić też jakieś wspólne działania, czy chociaż nawet kupować wasze produkty. Nie będziecie musieli nic na siłę sprzedawać poprzez te socjotechniki i te działania marketingowe. Nie trzeba marketingu. Ludzie sami będą się jakby lgnąć i prosić, żeby móc być w waszej przestrzeni światło. Więc życie w uczuciach to życie w radości, w błogości, w akceptacji, w uszanowaniu, we wdzięczności i w miłości. Czyli podsumowując tą kartę, są dwie przestrzenie. Przestrzeń światła i przestrzeń poza światłem. Ludzie mają wrócić tu do przestrzeni światła. Tu jest dostatek wszystkiego, co jest. Tu trzeba sobie uświadomić, że wszystko jest jednością, że wy jesteście dla siebie najważniejsi i dbacie o siebie w pierwszej kolejności, ale nie kosztem innych. Nie kosztem innych. Każda wasza interakcja z tym tak zwanym zewnętrznym światem, czyli ze samym sobą, to jest na takiej zasadzie, ma być, że win, win, win. Każdy ma być zwycięzcą. Każdy, tak? Czyli komunikujemy się tak, stawiamy granice, ale komunikujemy tak, żeby na kogoś nie zrzucić poczucia winy na kogoś, że to on jest temu winien, to ona jest temu winna. Nie. Nie. On robi najlepiej, jak potrafi, przynosi wam to, co sobie zamówiliście. Nie ma winy. Nie wmawiajcie nikogo winy, nie osądzajcie nikogo, tak? Stawiamy granice i uczucia. Uczucia, granica, uczucia. Tak, tak się komunikujemy ze wszystkim. Jesteś cudowną istotą, najlepiej jak odkrywasz, jak potrafisz, odgrywasz swoją rolę. Jestem ci bardzo wdzięczny za to wszystko. Mimo tego, że okradł, oszukał, zdradził, wykorzystał i inne bezeceństwa zrobił, przyniósł lekcję do waszego życia taką, jaką sobie zamówiliście. A on najlepiej, jak potrafił, to zrobił. Najlepiej. To jest nielogiczne. Ja wiem, ale świat logiki doświadczaliście przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Jakie są owoce tej logiki? Spróbujcie tej nielogiki. Wykonaniu Stefana Poprawy.
To jest początek pewnej zapowiedzi naszych wakacyjnych imprez, które chcemy tym razem już nie tutaj w Gabrioni, a w Bieszczadach przeprowadzić i zaprosić Was tam. To będą imprezy, taki tok różnych imprez w połączeniu i pod patronatem Urzędu Gminy Komańcza. Najpierw to będzie... Igniańska, to w Bieszczadach. Tak. 13-23 lipiec. Tak. Miejscowość Smolnik, gmina Komańcza, przy drodze między Komańczą a Cisną. Miejsce będzie oznakowane. Powstaje wioska indiańska. Tipi, tak, dwie tipi. Tak, tak. Mhm. Będziemy spali w tipi. W tipi będą paliły się ogniska. Nad strumieniem będą te tipi, albo na szczycie góry, gdzie będzie Wam przyjemniej i wygodniej. Będziemy tam sobie grać, gotować, jeść, śpiewać, tańczyć. Dużo fajnych zajęć. Takich ekologicznych, szacunki do przyrody. Tak. Następnie ta impreza przeradza się w kolejną imprezę i w dniu 23 nadal jest indiańskie lato w Bieszczadach, ale już ze wsparciem właśnie wójta gminy Komańcza, gdzie otrzymaliśmy scenę dla artystów. I ta impreza indiańskie lato przeradza się w festiwal wdzięczności dla nowej ziemi. Tak? I to będzie impreza, która będzie trwała 3 dni. Piątek, sobota, niedziela, 23, 24, 25 lipca. Muzyka, poezja, sztuka. Tak, sztuka, czyli plenery malarskie, plenery rzeźbiarskie, wielu artystów z różnymi rękodziełami, różnych wielu wystawców. Także zapraszamy też muzyków, którzy chcieliby się zaprezentować, wypromować, bo jesteśmy właśnie otwarci na tych nowych, po prostu nowych, młodych w tym świecie, który to oni już czują, tak? Ten nowy świat i tą nową ziemię. I ta impreza znów przerodzi się od 25, gdzie w niedzielę już się kończy Festiwal Wdzięczności, ale spotkanie trwa nadal. I od 25 znów przez cały tydzień, czyli przez 7 dni, czyli 25 plus 7 do 32 lipca, tak? Do 32 lipca mamy spotkanie społeczności Nowej Ziemi, czyli nadal sobie tam mieszkamy, nadal się tam bawimy, poznajemy się, rozmawiamy i wiele, wiele takich innych atrakcji, które przyjdą nam w międzyczasie do głowy oraz wiele warsztatów związanych z rękodziełem. Także na te imprezy nasze wakacyjne chcieliśmy Was zaprosić, łącznie ze Stefanem oraz z Beatą Socha, łącznie z telewizją Moc Naszych Serc, reprezentowaną przez Chrisa Rudolfa oraz Wiedzę dla Wszystkich. Także cóż, my zabawę kontynuujemy dalej, bawimy się, ale także się edukujemy przy okazji tej zabawy i tworzymy ten nowy świat według naszych zasad. Więc noclegi, my już jakby w pewnej namiastce praktykowaliśmy tą imprezę co roku, bo ona łączy się między innymi z urodzinami Stefana. To robimy to już od wielu, wielu lat i to są najcieplejsze dni w roku, więc większość naszych gości przyjeżdża z namiotami, z własnymi tipi, czy wigwamami, czy kamperami, czy też przyczepami. Dla tych osób, które chciały troszeczkę wyższy standard noclegu, to na stronie internetowej będą podane adresy do najbliższych agroturystyk i będzie można sobie tam zamówić nocleg. Jeśli macie jakieś inne swoje własne kontakty, no to już bezpośrednio sami w tych terminach sobie rezerwujcie. Lub w domku na drzewie dla niektórych, prawda? Lub w hobbitówce, tak. Lub... Tak, jest wóz cygański, jest hobbitówka, jest domek na drzewie, wiele takich śmiesznych, bajkowych budowli już tam jest albo są w trakcie powstawania i także będą do dyspozycji. Jeśli chodzi o wyżywienie, no to oprócz kół gospodyń wiejskich, które gdzieś tam z tych lokalnych okolic będą, to jeszcze no my też ze Stefanem będziemy serwować w ramach tej naszej grupy szkoły gotowania. Będziemy też gotować i karmić. I jesteśmy otwarci też na wszelką współpracę innych osób, które chciałyby też coś od siebie dać.